Dlaczego to musi być takie trudne? Albo raczej dlaczego mi tak nie wychodzi? Sięgam, kiedyś mi wyjdzie, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Co jest trudnego w tym impulsie, że mi nie wychodzi? To mnie zastanawia. Ej, serio, witam, witam. Potrzebuję dostać Warthorda, żeby go poćwiczyć. Jak tylko chcę poćwiczyć! Otworzyłem paczkę z książkami używanej i okazało się, że przestanie się spodziewać, a to bardzo miło. No, że jeżeli książki akurat ludzie raczej dbają i jeżeli wystawiają na sprzedaż, to nie są one w jakimś bardzo złym stanie. Przynajmniej takie miałem wrażenie jak do tej pory. Sięgam, ten chip jest zawsze na samym szarym końcu folderu. Nie, nie robię ten input tak jak trzeba, to jest BB lewo do góra. Biblioteki to się mieści koło domu Civica, nice. Team Before zaraz będzie doksowanie Civica na moim streamie. Cześć, wesołem, witam, witam. Jakby coś, to do 18 chcę sobie poćwiczyć tego Warthorda, a potem idziemy normalnie legitnie z właściwą fabułą. Żadnych ulic nie napiszę. Finn też mówił, że nie będzie mówił jakichś rzeczy o mojej robocie. A, shit. O mojej robocie, a przed tym jak się skończyło. Już parę razy go musiałem uprzedzać, że... Halo kolego, o czym ty mówisz? Proszę, nie mam takich rzeczy. Cześć wam, Vermilion, witam, witam. Moje progresy w Mantypie w dyskusji Pokemonowej? Nie, nic przeciwko, absolutnie. Ja lubię sobie czasem o Pokemonach pogadać. Może niekoniecznie to coś na czym chciał cały dzień spędzać, ale tak, żeby czasami ten jakoś porozmawiać z ludźmi, którzy ogarniają, to czemu nie? Czy Warset musi być zawsze na końcu mojego folderu? Mój dzień wolny można normalnie posiedzieć. Trochę chciałbym mieć w tej chwili dzień wolny, nie będę kłamał. Ale... nie jest też jakoś bardzo źle. Okej, to jeszcze raz. Cześć, jak sobie... Nie wiem. Nie rozumiem. Po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, co się tu dzieje. Anyway. Co myśmy mieli zrobić? Musieliśmy zepsuć Hisbiego po raz kolejny. Co my tam mamy zrobić? Cześć, Petko, witam. Ten Kintana mi się przedłużył? Też nie, jakoś się bardzo długo. I Higgsby, co myśmy mieli zrobić? Pomij mi. Raton 1C, zabierz go do czerwonego Navigatora, Scilab Area 2. No dobrze. Miałem taki tydzień w pracy, a to dopiero środa? Nie, nie, serio. Źle to mówisz. To już jest środa. Trzeba wszystko wypowiadać tak, żeby zabrzmiało to lepiej niż jest w rzeczywistości. To już jest środa. I nie mówicie mi, że jest inaczej. Jeżeli jest środa, jeżeli jest po pracy w środę, to znaczy, że jesteśmy już w drugiej połowie tego dnia tak naprawdę. Czyli została ta mniejsza i prostsza część. Będę teraz dawał chipy, żeby dostać custom style. Potrzebuję custom style'a bardzo pilnie. Wezmę sobie tak. Zostałem już tylko tego tygodnia do niedzieli. Można na to tak spojrzeć.
Nie, nie będę próbował Vassalda, powiedział Shinji, próbując Vassalda. Mój tydzień pracy zaczął się w niedzielę, to już połowa dawno, jak zaczął się w niedzielę. A kiedy się kończy, to jest lepsze pytanie. Bo to, że zaczął się w niedzielę, niewiele mówi, bo może niedobrze trwać do niedzieli. Nie wiem. Poddaję się chyba naprawdę już. Bo nie wiem, czemu to nie chodzi. Robię to... Pamiętaj, udało mi się to zrobić raz czy drugi, jak próbowałem to robić na Joy-Conach. I nie wiem, czy to nie jest dosłownie kwestia tego, że próbuję to robić na to kontrolerze, który ma nieco inny krzyżak. Mam nadzieję, że nie. Kończę w piątek, sobotę. Ona idzie znowu 6 dni w tygodniu. Praca. Nie będę kłamał, nie jest to mój ulubiony typ pracy. Cześć, Matkiewko, witam. Czy ja dam radę? Na pewno nie w ten sposób. Na pewno nie w ten sposób. Muszę pamiętać, że mam backtracki do zgadnięcia i potrzebuję ich jeszcze 140 przynajmniej. To jest zdecydowanie dużo wartością. Ale mam nadzieję, że jakoś się ogarnia. GMDK! Ja kiedy widzę GMDK, nie mogę go odpuścić. Zwłaszcza, że na nadmiar kasy jakoś bardzo nie narzekam. O, a cóż to weszło? Po 10 tysiącach lat, teraz bliżej setki Night. Mam nadzieję, że nie zrobię jakiegoś teama zaskoczenia, który popsuje ci serię. Sobota wolna i za niedzielę dzień wolny, więc 3 dni jeden wolny, 2 dni jeden wolny. Muszę się tyle, idę na pierwszą, przez to weekend wolny. Dziwny tak system, ale jeżeli ci odpowiada, to najważniejsze. Ja tak sobie myślałem, jak ludzie tam mówią, że na przykład chcieliby 4-dniowy tydzień pracy, to chyba najbardziej bym wolał mieć 4-dniowy tydzień pracy. O wow, zostałem umowany. Taki, że mam jeden dzień w środku tygodnia wolny. To jest na przykład, że poniedziałek, wtorek pracuje, środa wolny, czwartek, piątek pracuje i wtedy ten, sobota, niedziela wolna. To wydaje mi się, że byłoby dla mnie najwygodniejsze mimo wszystko. Scilab 2, Scilab 2. Czy my zwiedzaliśmy w ogóle cały Scilab, czy jeszcze nie? Pączki w Amazonie? Pyszne połączył się w Amazonie? Dobra, jeszcze raz. A? Słyszałem, że mi coś weszło, ale to nie wyglądało, jakby coś mi weszło. Longsword mi wszedł? Cześć, czy Longsword to nie jest lewo, dół, prawo? Czy to jest Hero Sword? Nie, chyba to jest lewo, dół, prawo chyba. Jaki był input na Monkswarda? O no, momento. Aż muszę zerknąć. Longsword to jest dół, dół, prawo, prawo? To zaczynam kwestionować to, co się dzieje. Znaczy, ja zawsze mam problemy z krzyżakiem i z inputami, jeżeli nie są rozdzielone przyciski, i to chyba już przebyliśmy na Mega Manie Zero. Jeżeli dobrze pamiętam.
Dopiero 17 usiadłem. Brzmi jak ja wczoraj trochę. Gdzie po robocie poszedłem do lekarza. A po lekarzu poszedłem na spacer. Po czym usiadłem do Steama Civica. Po Steamie Civica stwierdziłem, że obejrzę sobie mecze piłki nożnej. I w ten oto magiczny sposób, że praktycznie nie miałem dnia. Au. Znaczy wiadomo, że mogę powiedzieć, że miałem dzień spędzony na oglądaniu rzeczy, ale czułem się jakbym nic aktywnie nie zrobił z jakichś takich rzeczy, które mógłbym chcieć zrobić. Luksowy baczyczyk na 1C, bardzo luksusowy. Czy ona naprawdę zapłaciła 100 tysięcy? Excuse me? Coś ty właśnie powiedziała do mnie? Nie musisz się użyć z klientami? Prawda. Przez tle się zacząłem zastanawiać. Ej, zrobiłem właśnie 100 tysięcy, holy fuck. Chciałbym, żeby tak działało. Zadbam. Jak już tu jestem, czy tutaj przypadkiem gdzieś nie ma mojego najlepszego przyjaciela? Wydaje mi się, że jest. I będę chciał go znaleźć. I nie wiem, czy barier nie wyrzuci teraz. Przede wszystkim mam wrażenie, że powinienem zrobić to odrobinę porządek, jeżeli chodzi o kody, bo pamiętam, że jak próbowałem poćwiczyć sobie Warsolda, to miałem absolutnie paskudnie z dodawaniem chipów, bo cały czas dostawałem coś w innym kodzie i stwierdziłem, że powinienem coś z tym zrobić. A tak. No dobra, właśnie nie wiem, czy on nie był w drugiej strefie w ogóle, to jest samolabitem item. W sensie, czy on nie był w Sylabie 1. Chyba nawet o tam, gdzie właśnie patrzę. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak się tam schodziło. Zaraz to ogarnę, pewnie. Zwłaszcza, że tutaj chyba jest jeszcze parę wirusów, które mógłbym potencjalnie chcieć wyfarmić jako tako. O mój Boże, czujecie to? Czemu tu tylko dwa... What? Taka dzisiaj robi bardzo dziwne rzeczy. Mówmy się, że to powinno trafić. Ah, well. Niechby będzie. Trzeba kwegi i tak są moje. Chyba strony kolejki. Chyba masz rację, tak. Wiesz, miał rację, to tylko podejdę tu po GMDK w takim razie, bo chyba był jakiś. Czy to też zapamiętam? Zaraz się przekonamy. To nie wygląda jak Lifesort. On mnie zaraz zaczną diagrabować, trochę mnie tutaj wkoi. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że gdybym nie widzieli do magazynu, to mógłbym nie dać sobie rady. Pamiętam, że byłem przez chwilę w tym... w magazynie opon i czułem, że pata fizyczna zdecydowanie nie była dla mnie wtedy. Przy czym miałem wtedy ładnych parę lat mniej. Na, jeżeli można to tak ująć, to na swoje usprawiedliwienie. ...90 HP. Tak, a o co chodzi? Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to może być za mało, żeby pobić się Bitmana. To z czytaniem to jest dla mnie zawsze duży plus jeżdżenia jakąś komunikacją, a nie jeżdżenia samemu. Że właśnie nie muszę się kompletnie przejmować tym, co się dzieje na dozę. Nie muszę się skupiać na dozę, tylko mogę sobie usiąść i mieć wywalone. Też możesz do przodu? Nice. O, counter hit wszedł. Pół roku stażu i wszystko kiwarty. Patrząc pozytywnie, chciałbym powiedzieć, że zawsze potem będą mieli w TV, że masz coś przepracowane, powiedzmy.
Wiadomo, że nie wszędzie oczekują tych samych rzeczy, że tak powiem. Ale samo to, że podjęłeś się jakiejś pracy, zawsze jest plusem. Więc patrzymy na to z tej perspektywy. A teraz muszę pamiętać, że one nie wszystkie właśnie. A czemu to tak działa właściwie? To mnie zastanawia. Jakby ten może posiadać na magazynie całkiem trudny przez schawkę na oko czasem psycha siada. Pytanie, czy będę się wydawać, że jest coś śmiesznego, to jestem pod normą. Takim mocnym fizycznym pasem nie miałem 4 lat. Mam wrażenie, że z normami jest zawsze ten, powiedzmy, problem. Nie wiem, czy można to nazwać problemem. W jakim stopniu na pewno, że jeżeli wyrabia się jakąś normę, albo najlepiej, jeżeli wyrabia się coś ponad normę, to zaczynają mieć wobec ciebie oczekiwania, że będziesz wyrabiać tego coraz więcej. I z każdym miesiącem to będzie szło do góry i do góry. Dlatego przynajmniej w teorii lepiej jest wyrabiać tak na styk. Żeby nikt się nie miał do ciebie jak przyczepić, jednocześnie żeby nie zawyżać oczekiwań. Kolejny z pederem. Przy czym wiadomo, że nie zawsze jest to jakoś łatwo wyczaić, powiedzmy. Że ile dokładnie muszę wyrobić na tą tak zwaną normę, tak? Nie chcieli dodatkowe obowiązki dawać. Mam nadzieję, że chociaż wiązałoby się to z jakimś awansem czy z czymś. A nie, że mówią ci, ej, słuchaj, masz tu parę dodatkowych obowiązków, ale płacimy ci tyle samo. No i nie, doskonale. Słuchajcie, na pewno się uda. Yep. Sami ktoś pracuje na kocie, wydaje się, że dostaje jeszcze jak to szło. Nic o tym scenie pracy nie było mówione. A. Nic, tylko zawiadomić kogoś, kto mógłby się temu przyjrzeć. Masz dodatkowe obowiązki, dopiero też zaczynamy ci płacić, bo masz teraz umowę na miesiąc po stażu. God bless. Cieszę się, że absolutnie niewiele się zmienia w tej kwestii, pomimo upływu lat. Przychodzi ktoś na staż, więc można wykorzystywać go do wszystkiego jak leci. Bo przecież osoba jest na stażu, więc jemu będzie bardziej zależy, żeby zostać, a nie nam, żeby go utrzymać u nas. No nie, to szczury. Wiesz co? Tak chyba będzie lepiej. Pokazy HP-ki dostaniemy na tego, na Beastmana. Bardzo, bardzo miło. Zresztą ogarniałem na szkoleniu. O nie! Tylko niekompetentny pracownik. U nas jest o tyle fajnie, że jeżeli ktoś jest rzeczywiście kompetentny, to jest doceniany i szanowany raczej w biurze. A nie, że są nagle wobec niego zawyżone oczekiwania za to samo. Ale on chyba tu był, jeżeli dobrze pamiętam. O, ale to będzie zabawne. Hello. No dobra, jak to się robiło? Teraz już nie będzie tak łatwo, bo on może spadać dla nas, jeżeli dobrze pamiętam. Yep, może spadać dla nas. Dobra, chcę tak i chcę tak na razie. Edelgap chyba zadziałał, bo on był o kratkę da... Nie, nie był o kratkę daj, tak. A nie, mogę się trafić do tyłu cały czas. Przynajmniej na razie, dopóki nie skacze prosto za mnie. Jolo? O mój Boże, weszło. I nowe... Aaa, tak, tak. Zapomniałem o nim kompletnie.
Ops. Góra do lewo, góra do lewo. Dobra. Nie chcesz do mnie przyjść, nie chcesz do mnie przyjść. A well, fuck me. Dobra, jeszcze raz. Czy on wchodzi kiedykolwiek na mój rząd? Na mój rząd to niekoniecznie. O-o. Wiecie co, chyba zrobię to bezpiecznie. Jak to się pojawi. Gdzie on wyląduje? Na dole. A, goddammit. Basterem, kokos, basterem. Off, zdążyłem. Ja sobie jestem dalej przeziębiony. A, teraz jest sezon, na to mam wrażenie. I gdzie nie pójdziesz, to ludzie poprzeziębiani, co? Ja wczoraj, jak byłem u lekarza, to miałem właśnie taką sytuację, że siedzę sobie w przychodni, niby czekam z jakimś tam dobiarkiem, a obok mnie ludzie kompletnie rozkaszlani się bałem, czyli nie wyjdę gorzej na tym, że poszedłem z byle gównem do lekarza. Im bardziej czytam czat, tym bardziej błogosławię swoje miejsce pasa. I know, right? Snack R. Snakey drugie mogłyby mi się przydać w sumie. DNN. Kolejna runda eliminacji N1 Grand Prix. Miejsce wydarzenia jest ukryte, musicie sami je znaleźć. Wrok Widowsów, Cyber Square żółte. No dobrze. Czy nie ma coś na sprzedaż? Nie. Już myślałem, że może będą ktoś kupić. Właśnie, a propos Tadera. Czy ja mam coś na... O, baby! Tak, to się możemy bawić. Bubbles. Bubbles się przydadzą, to na pewno. Single bomb już mieliśmy. Galdów aż tak nie lubię. A dużo młotków, świetnie. Będę musiał iść do dentysty, bo tych zamówień nie boli. Mam nadzieję, że to nic poważnego przede wszystkim. Najbawniej będzie, jak to będzie jeden z pięciu zamkiem, ale będę świetne moje 5 lat temu był martwy po leczeniu kanałowym. U mnie raczej to działało w drugą stronę, że zęby najpierw były martwe, a potem były leczone kanałowo. Gdzie jest Dex? Poszedł na N1. Doskonale. Właśnie, jedno ważne pytanie mam. Czy ja nie mogę requestów porobić w Sylabie? Bo wydaje mi się, że powinienem być w stanie znaki zapytania. Na pewno mogę dostać tego recovera, to i 30, bo ja go znajdowałem w końcu, czy mi się już miesza? Recover 30 gwiazdka jest. Miał być na Syrup Station, więc powiedzę kanałowy, że zbadę się już, ja mam pracować. Nie zdarzyło mi się jeszcze, tak? Aczkolwiek ja jestem dość wytrwały, jeżeli chodzi o siedzenie na fotelu od dłuższego czasu. Lekowe 30, dam ci mój regap. Jasne! Regap jest zawsze w cenie. Będzie mi dalej wiecić wziąsło. Czemu wziąsło? Mam problem z moim synem, nie mogę o tym porozmawiać. Czy możesz pójść na stację wiatrę? A ktoś umieje w tym debatlingu? Jasne. Postęp kinkonowy, mam dość dentystów. Ja po kanałówkach też generalnie mam dość dentystów i po tym jak musiałem przez to przechodzić, to zacząłem zauważalnie lepiej dbać o zęby i od tego czasu nie muszę mieć leczenia kanałowego. Rozprzestrzenianie wirus, ktoś musi bić mu trochę rozumu do głowy, jest Racy Daisy. No dobrze. Jakieś tak dentystka, która nie potrafiła zbytnio stawiać przy często przewieceniu czy czymkolwiek haczyło dziąsło. To brzmi jak moment, kiedy zmieniasz dentystkę. To na pewno.
Ja poszedłem tak jakiś czas do innego testy, to mi robię, jak ja leżałem wcześniej w waszej dzielę, w którą należą, to jest... To prawda. Jak nie krzyżnę z dupy, masz 11 lat, to ciężko. Jestem w stanie to zrozumieć, chociaż też nie będę kłamał, że nigdy nie mieszkałem na jakimś tak zwanym, jak to ładnie zostało określone, za dupie kompletnym. Chyba, że ocztę można traktować jak za dupie, to wiem, że sporo tam mieszkających powie, że tak w istocie jest. Gdzie jest syn tamtej baby? Czy on będzie w szkole? Czy on będzie posłucić bardziej na obrzeżu, gdzie jeszcze nie widziałem? Bo chyba nie powinien żadnego NPC-a takiego młodo wyglądającego. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, zobaczmy, czy będzie w szkole. Jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie, ale gdzie w szkole. Ej, spójrzcie, robimy postępy. Nie są to najtańsi widzowie, tylko najlepsi widzowie. Najbliższy dentysta 11 km. Zdecydowanie za dużo. Babelce za łajca? Jasne. Jak już i tak dostałem babelka, to czemu nie? Czasem... No to tak, gadanie, że najlepsi widzowie. Najlepsi widzowie to tutaj nawet bez żadnych zakupów. Ono ma to. Mogę być więcej ofert pracy, to... Uwierz mi, chciałbym, żeby tak działało, ale zdaję sobie sprawę, że tak nie działa. Zresztą nie ukrywam, że mógł to być jeden z powodów, dla których uznałem, że po prostu nie będzie dobrze. A swoją drogą, jakby ktoś pytał, to tutaj możemy teraz jeszcze Beastmana Horszy spotkać. Tylko nie wiem, czy chcę. Mogę zostawić jedna rzecz, bo ona powiedziała, że ten, że jej cen jest w ACDC, ale go jeszcze nie spotkałem. Zapisz. Dlaczego jeszcze do mnie za dużo dzisiaj? Zapominam zawsze, że oni niszczą jojo. Goddammit. A nie w internetach? Może być w internetach. Tylko myślałem, że jeżeli mówi, że jej syn jest, to że musimy spotkać syna, a nie że musimy spotkać się tego. A nie że musimy nawigatora spotkać. Więc może miałem zbyt wysokie oczekiwania. A no i przejdźmy się po ACDC, I guess. Cześć, co to mówisz? Cyber World Around Here? Mogę przeszkać. Gadaj się, że on nie istnieje. Gdybym tylko miał tą lepszą wersję. Jestem to na Monka S. Wiecie, to jest odwrotnie. O mój Boże. Guys, to powoli zaczyna mi chwalić. Nie wiem, jak się z tym czuć. Znaczy, wiem, jak się z tym czuć. Bo oznacza to mniej więcej tyle, co jak będziesz tego potrzebował, to nie będziesz wchodzić.
Chcę moje baktagi. Łatwo. Póki mam okazję bicia metów, to nie mam powodu nie zganiać baktagów, I guess. Zapis na wszelki wypadek, jakbym trafił na flaszkę. Wolałbym nie trafiać na flashmana obecnie. Bo jeszcze nie czuję się komfortowo z moimi walce skillami. Dasza tak. W takich momentach nie wiem, czy się cieszy, że dostaje ten, że dostaje kasę, czy narzekać, że dostaje kasę. Jest stosowne się pieniądze. You get used to it. Myślałem, że zdążę. Timing na skontowanie kanona w tym samym rzędzie jest bardzo ciężki, jeżeli nie używam żadnej bariery ani sygnała. 300 zeniaczy, powiedzmy jedną rzecz. I na cover hitshot. Hitshotów wiem, że będę poszło, więc stwierdziłem, że kupię sobie zawczasu. Czy ja tutaj wszystko? Nie, to już chyba wszystko widziałem. No mój Boże, dostać taki opener na flashmana to byłoby idealne chyba. Bo to jest 58 400 razy 2800 we flashmana. O, kanon C do Proga Advance'a, nice. Okej, to już chodziłem, więc mogę chyba iść do trójki. Dobra, dajmy to. Dwa snake'i na... Flashmana Omegi zbyt szybko nie oświadczymy, bo potrzebuję Sylika do Flashmana Omegi niestety. O, witam. Moja matka się martwi? Tak. Okej, boomer. Czy one używają już panel grabów? Bo wiem, że któraś wersja boomerów to robi, ale nie jestem pewien, czy już ta, czy jeszcze nie. Zaskoczona scenami w internecie rodzina Harry'ego już nie ma monopolu na dzieci w Game Boyu. To byłby bardzo ciekawy monopol, nie powiem. Czemu walczy z kamerkami? Bo... one mnie atakują, to wszystko dlatego. Jak już mam tu GMDK zgarnę, dasz atak Z. Tym razem się uda na pewno. Żartowałem. No ale be. Nie będę siedział dłużej niż to konieczne. Wychodźmy. I pójdźmy Matroli powiedzieć, że... ej, słuchaj, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest git. Szkoda trochę, że nie można więcej requestów niż jednego nazwać, że trzeba jednym konkretnie w danym momencie się zajmować. Zwłaszcza, że nie kojarzę, bo one się jakoś pytanie wykluczały. W większości wypadków. Nie, ale możemy obracać się żółte programy. Doskonale. Nie wiem, czy nam to w tej chwili cokolwiek minie, ale na pewno prędzej czy później się przyda. Bo obecnie chyba żółte programy i tak mamy tylko
w takich kształtach, że to na nic nie wpływa. No, biedy te HP-ki plus 100. To jak widać, jeżeli je obrócimy, to będą wpalić na linię programów, więc się nie opłaca generalnie. To mógłbym zrobić potencjalnie. A, ja nie mogę wracać się tych różowych. Aero. Myślałem, że będę mógł. To nie ważne. Wolę mieć atak plus 1 w tym momencie. Ono momenta. Nie, bo to mi wejdzie na samą po... A tak mogę zrobić. Ja tego nie mogę tak zrobić. Speed mi nie jest potrzebny. Ja tego nie mogę tak zrobić. Ja to mogę tak, to nie mogę tego tak zrobić. Co to miałem jeszcze co na myśli? Ja nie mogę przejść tych headshotów. Ale... Nie, ja miałem jak ich przejść. Nie, nie będę to kombinował. Tak jest okej. Myślałem, że mogę też pokombinować, ale niestety mamy obecnie jednak nieco zbyt mało pola. Możesz mieć na pewno wszystko, co tam miałem, mogę mieć? Potrzebuję kogoś, kto to usunie, albo będzie mieli kłopot. Przyjdź do laboratorium wirusów, jasne. Wysyłam dane wirusy do tego miejsca. Mniej więcej powinno być w jednym z... urządzeń naukowych. To... no dobrze. A tak po sobie chyba był. Wiecie, to czuję się sprowokowane. Bo to musi być na pewno tak. Jak ja wtedy wkładam atak plus 1? Chyba, że oddał? Nie. Chyba tak. Ma to sens. Tylko speeda już nie włożę. Tak, da się, macie rację. Ha, tak plus silnie. Jaka. Zobaczmy, co tam za straszliwe wirus się pojawiły. I przede wszystkim, w którym z tych edukacyjnych urządzeń się pojawiło. Ciekawe, czy będę... To nie mogę się logować, to nie mogę się logować. Trzeba znaleźć to, w którym coś ewidentnie nie działa, czy? No, rzeczywiście będę się musiał dologować i do tamtego komputera i to przejść. Aż nim miał być w edukacyjnym, więc nie zdziwię się, że i to będzie koniecznie potrzeba, żeby do tamtego się podpiąć. A zobaczymy. Zaszło łatwiej jest tutaj przebiec się raz czy drugi, na podstawie tego wnioskować.
Tak, dostaniemy ulepszenie, to będzie dużo lepiej, ale póki co jesteśmy bardzo mocno ograniczeni. Zresztą podejrzewam, że jak dostaniemy ulepszenie, to jeden z pierwszych rzeczy, które tutaj będzie wrzucenie Fast Gauge'a. Kyle? Czas się tutaj jeszcze raz przebiec, I guess? A teraz? Nie, to chyba było tutaj, tak? Ewidentnie nie. Wiedziałem, że tutaj wygoogluję, żeby było nieco łatwiej. Wait a minute. Jeszcze raz. Kiedy to miało być? Maszyna przy flamingach i hipopotamach w drugiej części do... No i tutaj. Tak, tutaj. A, bo ja wcześniej pewnie wchodziłem w interakcję ze zwierzakami, a nie z komputerem. Ej. Często się na tym łapie, to zauważyłem. Ach. Gdybym wiedział, że dostanę snajki, to na pewno bym gadomka wziął wcześniej. Użył. A tak to. Wieżaki mogą mieć wirusy i mogą mieć zawirusowane chipy. To prawda. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy wcześniej już podobny scenariusz. Gdzie przecież właściciel kontrolował zwierzaki bezpośrednio za pomocą chipów, które miały tam gdzieś tam wklejone. Sero. Daj nagrodę, plus. Ej, memorka. Zawsze to więcej hapeków. Także akurat na hapeki absolutnie nie będę narzekał. Muszę wiedzieć, jak... Ile zapłaci za chip mój rywal? Jeżeli by się dowiedział, to mogłoby być niefajnie, więc podkreślę na platformie CDC. Dobrze. Wydaje mi się, że najszybciej będzie mimo wszystko z ACDC, a nie stąd. Right. Nawet nie wiem, czy od Dexa nie było najszybciej. Czy on jakiegoś kluciwa to nie miał? Tylko jeżeli miał, to gdzie? Dex ma wycieczkę z Mega Man Zero? Tak, a odchodzi. O Boże, naprawdę tak działa? Czuję się oszukany. Tam jest to oczywiście, że jest taki stany. God damn it. Dobrze kojarzyłem, tylko poszedłem za ocenę. To będzie... szybkie. Szybsze niż wydawało się, że będzie, to na pewno. I oczywiście, że dostałem kasę. Blep. Hello. Tajemnicze światło. Tu nie macie unlockerów, smutno mi Boże. Memorka, grass stage, bamboo sword. Chyba w takim razie. Slash, tap chip.
Tam jest Subtip Slasher. I to B jeszcze. Czuję się oszukany. Muszę dowiedzieć się czegoś o moim młodszym braciszku, doskonale. Potrzebuję chwili, dajcie mi ją. Ja zaraz wrócę. Bo jestem nie pod osobą. Mogłem bądź też nie za dużo sobie nalać do kubka i za późno się zorientowałem. Ojciec chce, żebym najbardziej otentowany przejął firmę i dlatego jesteśmy w tej starszej walce. Mój brat sprzedaje chipy w Syrup Square. Dowiedz się za ile. O boj. Czy ja chcę iść na piechotę? Nie. Chcę iść na tą prawdziwą piechotę, a nie na internetową piechotę. Wydaje mi się, że tak będzie szybciej, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie. Te requesty są nudne. Chciałbym zaprzeczyć, ale nie mogę. Chciałbym też mieć kas na HP memorki, ale nie mogę. Dziwny żółty nawigator jest uroczy. Odrobin dziwny żółty. Okej, chyba już rozumiem. 5.6 za slasherka. Nasze cenniejsze niż CDC. No kurczę, co za niespodziewajka. Ogólnie mam wrażenie, że jest sporo rzeczy w Battenworkach, na które bardzo dobrze działa albo przycisk Turbo, albo przycisk Six State'ów. Tak jak powiedzmy, robienie głównej linii fabularnej. Czy same walki takie po raz pierwszy nie są? Tak, jakieś rzeczy typu grind, czy właśnie bieganie z requestami, to jest bardzo intensywny Turbo materiał. Na co czekać sobie? Na fonie Mozilla twojego Twitcha Shinji jako link sponsor... Excuse me. Boję się. Czekaj, gdzie on sprzedawał? Tu sprzedawał chyba, right? Obniżysz do 5400, pójdź i sprawdzić jeszcze raz. Uwaga, uwaga, zaskoczę was pewnie, ale drugi nawigator powie albo 5200, albo 5000. Nie, co, o tym sponsorowanym to kompletnie nic nie wiem, żeby nie było. Jakoś, jeżeli chodzi o reklamowanie się, to jest to jedna z tych rzeczy, których nigdy nie potrafiłem robić. O, 5200 za slashera B jest tani, haha! Wciąż nie zdaję sobie sprawy, że go podsłuchuję. Ups! Ajajaj! Ups! Czemu ludzie mówią taki rzecz na głos? Mój brat lubił tego chłopaka po tygodniu wchodzić do naszego domu i wychodzi co 5 sekund. Nie co 5 sekund. Cześć,
Cześć, muszę się wyłamać z Dektowi do kompanii, przejmuj się. Zaczął pokazywać sponsorowane linki. A to nie jest tak, że masz po prostu jakieś takie najczęściej oglądane albo polecane na podstawie czegoś? Podejrzewałbym, że to bardziej w tę stronę. Nasza dziecko ogląda o nas obu. Nasza rywalizacja go obrzydziła. I jeżeli nie będziemy współpracować, to nie będziemy dobrymi spadkobiecami. No dobrze. Ej, dostaliśmy te chip za darmo. To jest dopiero dobry interes. Aż to jest fajnym chipem pod jednym warunkiem. Trzeba trafić na przeciwnika, który wchodzi na nasze pole. Ten flasher jest fajnym chipem. Jeżeli nie trafię na przeciwnika, który wchodzi na nasze pole, to flasher jest kompletnie bezużytecznym chipem. Gdyby tylko istniał jakiś przeciwnik, który wchodzi na nasze pole... Nie potrafię sobie odmówić tej wątpliwej przyjemności. Wiem, że będę tego żałował, zdaję sobie z tego sprawę. Dajcie mi chwilę, muszę ogarnąć kody. Jest coś ciekawego w B? God Punch Hammer, Panel Out, Beastman. Coś ciekawego w D może? Ile mam jeszcze ataków? 3. To by jeszcze jednego w sumie. Zamiast czego? Zamiast barierki któreś? Albo zamiast Gothmana. Coś więcej wewce. Flashman co najwyżej, ale nie mogę chyba dublować, co? Nope. Jakie jeszcze mam kody? B, D, L, P. Coś w P? Bambu, ciemierz. Będę sobie jeden bambucia miecz za... jedną barierę. Widzicie, jak kombinowałem z montowaniem reszusów? Oh, silly me. To w sumie jeszcze jedną rzecz teraz, jak o tym myślę. Bo dostaliśmy przecież drugie snacki. Tak sobie jeszcze bardziej sobie kodzik rozpiedzielić. Czy mam coś więcej XP i Welta? Rolls co najwyżej. Słuchajcie, na pewno bardzo szybko się trafi. W ogóle mam nadzieję, że niczego nie pojebałem i on naprawdę tutaj jest, bo jak nie ma go tutaj, to będzie mi smutno i przykro, że ja tutaj biegam. A wydaje mi się, że on tu powinien być. Well. To było szybkie. Au. Au. O, to nie było mądre. To było co najmniej interesujące. On chyba nigdy nie jest na naszym tym, na naszym rzędzie teraz, jak o tym myślę, więc nie wiem, czy to nie jest też taki będą tutaj ten. Będą tutaj jakkolwiek przydatne. Au, daj, to on jest bardzo szybki. Zapominam o tym, że on jest tak szybki. Dąża? Da. Nice. To by fajnie było, jakby weszło, ale pewnie nie zdążę. Tak, kurwa. Oczywiście, że nie zdążyłem. Istno jest tak szybki, nawigatorem, Jezu.
Au. I fakt, że badania na niego nie pomagają, też mi na pewno nie pomaga. Dobra, tak? Tak. Well, to było szybkie. Nie wiem, jak mi się ten 11 udało zabić, także ten, że przebiegłem przed niego. Wróciłem do fanów na przejeździe, wkurzałem w wiadomości, to było tam jakieś zaproszenie ponad 3000 dni temu, nie było wody. Ponad 3000 dni to nie jest ponad 10 lat. Chyba, że ponad 3600 dni. Najgorsze jest to, że pierwszy raz go spotkałem, a teraz już pewnie go nigdy nie spotkam. Jeżeli znowu dostanę tyle dash ataków, to je po prostu poddaję chyba. Ale ewidentnie widzę, że dostawanie dash ataków nie będzie moim problemem przez najbliższą chwilę. Au. Ja też w sumie będę bezpieczny chyba. Ja. Dopóki nie zniszczą skałek, to jestem tu bezpieczny. Mam też wrażenie, że nie powinienem tutaj dać oberwać i powinienem po prostu pytać go, jeżeli szukam tego Beastmana. Nie no, słuchajcie, patrzcie na to. Tym razem na pewno się uda. Nienawidzę swojego życia. Ups. Skończyła się zabawa. Zajęło mi to tylko zdecydowanie za dużo tur. To nie było tego warte. A czy mogę dostać stąd tego hit crossa, bo tej... Właśnie, tutaj był chyba hit... Hit shot, hit V i hit side, jeżeli dobrze pamiętam. Nie było hit crossa w tej grze, w dwójce był hit cross. O mój Boże. What is this accurate thing? I to też. A zły to też, bo jeżeli dobrze pamiętam. Ale muszę zobaczyć też to, co wam wymieniłem wcześniej, sugerował, czy mam też pod regular chipa jakiegoś. Wydaje mi się, że nie, że nic sensownego nie ma, ale tak, no nie zaszkodzi, I guess. Au! Udało mi się dostać dwa counter hity. Nice. Bo ile ja mam w tej chwili? Mam 18 mega. Flasher od biedy. Czemu jojo kosztuje 72 G? To jest Geddon kind of? Który jest miecz, nawet nie longsword. Bambucia miecz. Invis kind of. Geddon teoretycznie jest sensowną opcją, jeżeli zasnajkować. Tylko teraz... to ustawiam, okej. Okay. Mam dwa znaki. Wiecie co? Biorąc pod uwagę, jak to działa bariera. A, nie mam już ataków po 10. Well, fuck me. Myślałem, że je mam. To też jest dobra opcja w sumie. Bolt raczej nie.
Cała mandel może być dobry, jeżeli już gadanuję. Zapomniałem kompletnie o istnieniu tych rzeczy. Druga... Nie. Potrzeba było stronę? Wydawało mi się, że nie. Zobaczymy. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Najwyżej się okaże, że to będą użyteczne. I to będą po prostu chipy w kodzie gwiazdka. Proste. Upewnię się, bo coś mi się kojarzy. Jak o tym wspomnieliście, też mi się coś kojarzy, ale nie jestem pewien, czy to konkretnie te chipy. No, zobaczymy. Teraz 8, 32. Au. Au. Trochę unlucky. Mogę zobaczyć Salamandę, I guess. Yep. Po prostu... Pyrkło. Au. Ja w niego biegłem jeszcze jak idiota. O mój bo... O mój Boże. Ja przynajmniej już wiem, że to jest obecnie pad fodder. Ja... Poczekajcie, czy mi się wydaje, czy mam... Zaraz sobie sprawę właśnie, jak to jest niefartowne. O, jest na dwa... Nie, nie jest na dwa snaki. Nie, o, jest na dwa snaki, co ja gadam. 4-8. Ops. Skopałem. Nie, nieważne, nie skopałem. Skopałem. Nie skopałem. Skopałem. Dał. Czy ja go... Jestem najgorszym graczem w Galaktyce. Nie przyznaję się do tego. Nic nie widzieliście. Jeszcze jedno podejście do tego, do Bitmana będę miał i pójdziemy do Ifabu. Wszystko to mogło pójść źle, poszło źle, to prawda. Nie jestem pewien, czy byłem w stanie rozegrać tę walkę gorzej, gdybym chciał. To jest, nie ukrywam, niemałym osiągnięciem. Wyjęte chipsy... Najgorsze jest to, że to są chipsy w kodzie gwiazdka i nie wiem, czy po prostu się nie nadają jako fodder, żeby je dawać. Ale chyba masz rację. Możesz mieć rację. Chipsy, cebulka i papryka. Ja ostatnio jakoś polubiłem plumażowe. Czy tam śmietankowe, jak to woli. Zwłaszcza wiem, że biedronka na przykład ma łamane na miała takie... Jak to jest dmuchane? To złe określenie. No i kale chipsy ktoś nie lubi. U mnie to są praktycznie każde pikantne. Bo bardzo nie lubię tego, jak mi gamy wypalają. Generalnie. W sensie mogą mieć nawet całkiem dobry smak, ale...
przez to, jak potem się czuję, to mam takie no. Jeszcze jakieś mi się kojarzą. No tylko teraz, jakie to były? Teraz są Pringlesy jakieś takie francuskie. Bo oni mają teraz tą swoją śmieszną serię, że podróże smaków, czy coś ten deseń. I nie pamiętam, jakie to dokładnie są, ale pamiętam, że bardzo mi nie podeszły. To teraz patrzcie i podziwiajcie, jak bardzo wszystko rozpierdziela się o te... o kameki. O nie, jednak nie. Hitshot. A swoją drogą, teraz jak o tym myślę, to na Bitmana mogę być teoretycznie tanią kurwą, jakbym się postarał. To nie wiem, czy będę chciał. Najpierw muszę na niego trafić, co nie jest oczywiste. W sensie nie chodzi mi o żadne chipy konkretne, tylko na sposób walki. A propos. Cześć przyjacielu. Jak już mówiłem. Mogę być. Yellow Devil, czy to ty? Działa, działa. Wiecie co? Pójdź mi dupę. Nie będzie live soldowania. No nawet jak widać nie zawsze pomaga. oh my. To nie wystarczy. O mój Boże. Jestem upo. Co ja mam z tymi pauzowanymi chipami, które mi nie wchodzą? Ulala. QR. A! To na kłosie kończy. Ja dosłownie chcę się dzisiaj zabić. Proszę, zrób to za mnie. Nalegam. Ale czy zdążę w ogóle? Czy mnie dziabnie gdzieś? Ulala. Ha! Nie mogę sobie pozwolić, żeby zaprzestać na tak okropnym ranie. To jest dosłownie fizycznie hańbiące. Tak zwany jeszcze tylko jeden. Następny razem na pewno się uda. A z inne hopium, które wdycham. Nie chciałem wychodzić. Żadnym żartami nie wiem, czy jest jakikolwiek nawigator, gdy jest równie szybki, co ten. Co Beastman, jeżeli chodzi o atakowanie takie PC. Wiem, że Zillman też jest bardzo paskudny pod tym względem, ale Zillman jest paskudny bardziej przez to, jak się z nim walczy. Nice. I przez to, że bardzo dużo chipów go nie trafia. Zauważam pewną zależność swoją drogą, jeżeli chodzi o to, z której gry pochodzą najgorsi nawigatorzy.
Najgorsi w sensie, jeżeli chodzi o ten, o poziom trudności. Mam wrażenie, że takie o Quickmanie można powiedzieć, że był trudnym bossem w dwójce, tak Quickman w trójce był uznawany za jednego z prostszych. Tak w porównaniu. Flashman do niszczenia żarówek wymaga chyba Bustera wymaksowanego. Beastman jak widać jest bardzo szybki. Bubbleman jest skurwysyński ze względu na mechaniki swojej walki. Po Bubblemanie mamy paru łatwiejszych bossów. Kingman jest zabawny, przecież z Kingmanem się jeszcze w miarę łatwo walczy, moim zdaniem. Dostaliśmy na Hitchhida, coś czego się nie spodziewałem na ten etap gry. Od nich nie uciekniemy, tak. Nie wiem, czemu chciałem myśleć w ogóle o uciekaniu. Queenman i jego główny atak, jas! Lej! O, come on! Coś tam robili z tej krzywdy. O kurde, co ja miałem na myśli? Nie chcecie wiedzieć, jaki ja to input zrobiłem. To jedyne, co mam do powiedzenia. To było BB Dół z jakiegoś przekrętu. Okej. Tego nie zabiję. Nie, tego zabiję, to jest 200. Dobra, to co chciałeś? Właśnie nie chciałem, w tym jest problem. Backfraga chciałem, to wszystko dlatego, mówię wam. XDD. Biorąc pod uwagę, że X nic nie robi w Battle Networkach, to obawiam się, że ten input mógł nic nie zrobić tutaj. Aż tak we mnie nie wierzysz? Że myślisz, że wklepuję inputy nic nie robiące? Doceniam, szanuję. I co teraz, Beastman przestał istnieć? Czuję się dosłownie, jakby ktoś mi zabrał Snickrana. Zaraz się okaże, że z jakiegoś powodu mam zapis bez Snickrana. A to swoją drogą. Ja po prostu przewidziałem przyszłość teraz, jak o tym mówicie, i unikam grindowania, które potem trzeba było zrobić. Macie rację. Dobrze mówicie, dobrze prawicie. Swoją drogą, to jest tak głupia mechanika, moim zdaniem. Naciągnę sobie coś za mnie, podciągając się. No to słuchaj, jest dużo ćwiczeń, które nie wymagają używania rąk. Czy możesz przejść w jakieś miejsce, gdzieś mogę strzelać? Dziękuję. Nice. Wind gwiazdka pewnie też już siedzi w folderze. Ej, słuchaj. To nie taka bieżnia w mojego używania rąk. A czy jestem w stanie trochę zrozumieć, ale jednocześnie... Nie możesz tego, nie wiem, na przykład rowerem zastąpić? Na rowerze... Imo nie powinno to stanowić problemu.
Beastmanek zaprzestał istnieć. Przysięgam. Nie, przysięgam, to będzie naprawdę ostatni. Idziemy z N1 Grand Prix. Wchodzę pod górkę, najwygodniej mi się szanować w góry bieżni w związku z tym. Ma to sens. Pewnie mógłbym iść na rowerku. Wyczuwam jakieś potężne ale. Savage Man był Anti-Warrior, prawda? Macho Man Randy Savage. Oh, come on. Come on. Vatsko Man, mój ulubiony. Czy mi się wydaje, czy ja nie dostałem żadnych snake'ów jeszcze? Pojebie mnie. Savage Man brzmi jak chłop, który by mnie bił jakąś pałą po łbie. Dosłownie jaskiniowy stier. Bunga. Jego atak Bunga. Nie no, mam Snikrana, nie ma szans, że nie mam Snikrana. Gdy nie ma Snikrana, to bym spotkał wirusy, które nie są tymi spajkimi. Nie zdążę. A zdążyłem, nieważne. Nice, uniknąłem największego problemu. Hello. Kurde, jak tak sobie pomyślę, że mógłbym dostać na przykład Gedona i Snake i atak plus 10 na otwarcie Flashmana, to byłaby bardzo łatwa farma, tylko oznaczałoby to, że musiałbym dostać Snake i atak plus 10. O, możesz iść kupić atak plus 10, to prawda. Zdaję sobie z tego sprawę. I musiałbym... To jest bardzo duży problem, nie będę kłamał. Dajcie kot na metaforę. Pewnie dźwięk się tak samo dobrze jak ja, czy mi dali. No to jak tam, Shin? Dajcie kot na metaforę? Różni przydawcy. Wydaje mi się, że BM od tego samego. Zresztą jest napisane, że będą dawać się bliżej premiery. Nie wiem, może wejdę zaraz na maila i się okaże, że dostałem, ale... Wczoraj jak kupowałem, to nie. Jako, że widzowie mogą nie znać kontaktu z tego, że na stronach trzecich... których z nazwy nie będę wymieniał, metafora jest jakieś 80 zł taniej, a jak Shin kupował, to był po jakieś 100 zł taniej. To stwierdziłem, że przeoszczędzę i tam kupię, tylko sprzedawcy mają napisane, że będą wysyłać klucze w dniu premiery. Albo w okolicy, inaczej, w okolicy premiery. Przy czym okolica równie dobrze może być przed ekipą. No i właśnie z tego, że tam jest zauważalnie taniej, stwierdziłem, że może to być całkiem opłacalne. Ops, popełniłem błąd. Popełniłem duży błąd. Popełniłem ogromny błąd. Zlatowałem. Okej, nie. Nie wiem już co robię. I have no idea what I'm doing.
absolutny zero poszlak odnośnie tego, co robię. Właśnie też staram się kupować albo na jakichś promocjach, albo bezpośrednio na Steamie. Tutaj akurat słyszałem, że Sony jest na tyle legitna, na ile mogło być tego typu Sony. Przysięgam, zaraz się okaże, że ja sobie po prostu resetuję te walki. Wchodząc i wychodząc z tej budy. Ja znowu zrobiłem to samo. Chyba tak. A well. Na pytanie, dlaczego to zrobiłem, nie odpowiem. Nieważne. Żartowałem, kurwa. Chciałbym, żeby Sneakon stawiał, że można trafić tylko na nawigatora. Albo żeby był jakiś taki rzeczywiście gwarantowany sposób, że możesz biegać tu 5 minut, ale będziesz trafiał tylko i wyłącznie na nawigatora. A nie tak jak ja teraz się męczę. Lokanemi wymaga, żeby spotkać nawigatora przynajmniej raz. To nie jest do końca rozwiązanie mój problem. Bo tak na przykład teraz wszedłem i wyszedłem z budy, no to efektywnie musiałbym ten znowu znaleźć Beastmana i znowu Lokanem mi użyć. No god damn it. Flashbacki do Hezbolla, do czego? Czy ja coś aż tak bardzo wypadłem z głowy, że już nie pamiętam, czy... Agademet. Do hitbola chyba. To nawet się nie dziwię, że chciałem to wyprzeć z głowy. Tam gdybym miał Lokanemi, to jeszcze może by to jakoś szło. Ale nie będę kłamał, Encounter 1/256, który ma jeszcze niekoniecznie 100% dropy, to jest trochę skurwysyństwo. Atrin FF4. Nie mówię o sobie, bo ja zdaję sobie sprawę, że mi w FF4 poszło zaskakująco szybko jak na standardy tego, ile tam się grinduje. Nie, bo mówiłem, że 1/256 encounter, który ma 1/256 dropa i Atrin z FF tym. Z FF4. Jak mówiłem. Sevik chyba... Właśnie wydaje mi się, że Sevik nie grał w FF5, że bardziej je kojarzy, ale nie grał. Zresztą Sevik ogólnie chyba jakoś bardzo finalowy to nie jest. A! Już rozumiem, już rozumiem. Już wiem. Nie skojarzyłem tego z tym po prostu akurat teraz, jak było mówione. Chodź tu.
would be me though. Będziesz musiał rzec Shinji w SNS balu maskowego ci nie wrzucę na billboardzie. To już przekracza moje dzisiejsze zdolności i przypominanie sobie rzeczy albo do zoomowania, albo obu naraz. O, a któż to? O, a cóż to? Stinky. Stinky. Ile to jest? 50 to 8, 4 jest za mało. Nigdy. I expected nothing, and I am still let down. Tutaj dosłownie nie spodziewałem się niczego, ale i tak się zawiodłem. To się prosi. Aż się boję zapytać. A, Jezu, nie mogę tak robić. O, zajebiście. Ale zostałem totalnie zaatakowany. Well. Jebał cię pies. Przejdę z lepszym setupem. Kiedyś, ewentualnie. Na szczęście nie potrzebuję farmić Beastmana aż tak szybko w grze, a jego chip nie jest taki specjalnie dobry. Wiesz co, chciałbym, żeby to działało tak, że insta-winuje każdy netfight. Ale niestety tak dobrze to nie ma. Hello? See you, kapas. Oczywiście. Okej, czyli możemy jechać do Joki. Czekaj, gdzie to prowadzi? To jest do jej? Yep, do pani kaczuchy. No i przynajmniej na pocieszenie nie możemy spotkać Bety, jeżeli tutaj jesteśmy. Zresztą BN3 jest o tyle ciekawe, kind of, że od pewnego momentu nawigatorzy mają jakieś określone wymagania, żeby ich spotkać, jeżeli chodzi o wersję beta. Yoka Square... Jak bardzo nie mają nic ciekawego na sprzedaż? A czy inaczej, znaczy, że to mają coś ciekawego na sprzedaż, a ja będę kurwił, że wydałem ten... Że ja wydałem sobie swoje pieniądze. Eriaga, Gwiazdka, Alexa ten... nie jesteś, no. Jaka mi strona Eriaga? Muszę iść po te...
po 100 zeniaczy. Aż to będzie 100 zeniaczy? Nie, to jest Gas Punch. I wanna. A tu jest za ciasno. I niestety nie przejdziemy. To nie będzie kasa. Fajne soldy mają. Zdawało mi się, że tam lance mają. To zdecyduj się, miecze czy lance? Nie chce mi zająć całe pole. Chyba tak. Nie jestem słony. Ani odrobinkę. Widzę za to GMDK. Teraz chcę zaczekać na Charge'a i dawaj Backraginsy i mogę iść pod Aeriagrapa. Żarty żartami, ale Aeriagrap w połączeniu z tym, w połączeniu z Snake'ami to bardzo dobre połączenie i bardzo chętnie z niego skorzystam. Zaraz czego? Nie jestem pewien, czy nie zaraz Federów. Na górę. Feder będzie zaraz do wyrzucenia, spokojnie. Chcę jeszcze pójść pod Aeriagrapa i zastąpię. Na kolejną game sesję, spoko, miej zabawę. Bajo. Metażel chyba też kradły panele? Jakby mi mało było Aeriagrapów. A tu była kolejka, sklepik był... Nie, gdzie był sklepik? Tu był sklepik. Aeriagrap. Dlaczego oni też są? Ten gość się na dole, nie sprzedaje partów do customizera. Żoten? On jest fabularnym NPC-em. Ale żemsem poprawił swój folder, co nie? 5-9 w świecie ubrani jak nawigatorzy, pokonaj ich na walkach. Cudownie. Zaraz zobaczę, jaki mam folder. Tutaj subchip w tym unlocker. Simon says doskonale. Goddammit. Lewo, do, B, lewo, góra, do. Wcisnąłem w prawo, halo? Czuję się oszukany.
Ktoś mi ten krzyżak też nie winien po tej łapie, mam wrażenie. O, wina kontrolera! Jeden raz. Było warto. Napisy, nie było warto. Czyli to chyba nie było nikogo od części do customizera. Anyway. Co my tu ma? I mean, mamy dwa programy Advanced, I guess. Ale poza tym to ten folder mnie boli. Poza tym to ten folder mnie paskudnie boli. Hello. Czemu nie lecę? A, wiem dlaczego, bo jestem dobrym graczem i nie potrzebuję. Królec. Dlatego chciałem powiedzieć, że zrobiłem najgłupszą rzecz jaką mogłem, ale pozwolili mi, żeby nie była to najgłupsza rzecz jaką mogłem. To bardzo miłe, że ich są. Kojarzę może ktoś kiedy coś się dostawało? Bo wydaje mi się, że generalnie w tym scenariuszu, ale nie pamiętam kiedy dokładnie. MBFAD nie w tym scenariuszu. To w sumie mi się w trakcie walki z X-em w Kingdom Hearts Kingdom Distance. Brzmi bardzo niefartownie. Jak na timing. Ależ ten folder mnie do szału doprowadzi, coś czuję. Nie lubię tych wszystkich V-gunów, side-gunów, shotgunów, chuja-gunów. Okej. Okay. Po to zaraz pomogę. Okej. Czyli jeszcze szmat czasu. I nie brzmi to jak coś, co dzisiaj zobaczymy. No, Daisy. Szukamy tu nawigatorów. Pewnie jakiś w szkole się uchował. Czy mamy rację? Zobaczmy. O, witam. O. Not the szczury. Nie zdążę te szczury. Nieważne. Essa. To wyszło dużo lepiej niż myślałem, że wyjdzie, nie będę kłamał. Jest owy Lance. Lance w drugiej genie jest tak okropny. Zresztą mam wrażenie, że o skalowanie poziomów w drugiej genie można by się długimi godzinami rozpisywać. Mam wrażenie, że większość rzeczy w drugiej gianie ma po prostu za niski poziom. Witam. Znaczy 3 Dragonite to jeszcze nie jest mój główny problem, mam wrażenie. Chociaż jakiś problem na pewno też stanowi, nie będę kłamał. Biorąc pod uwagę, jak dużo smoczek Pokémonów było w pierwszych dwóch generacjach, to absolutnie mu się nie dziwię.
Bo przypomnijcie mi, ile było smoczek Pokemonów w pierwszych dwóch generacjach? 3? Nie, przepraszam, 4. Mógł mieć King D, teraz jak o tym myślę. Omega, czemu nie dali mu Kingdy? Omega, cześć nawigatorze, widzę jak biegasz. Dobra, ze spajkami to wszyscy wiemy jak się obchodzić. Au. Słuchajcie, zawsze możecie być ognistym członkiem Elite w czwartej generacji i mieć dwa Pokémony jedyne ze swojej generacji. Był fajnym, pozytywnym ideą z tym Flygonem. Może... Pływi mnie teraz z tym folderem. I swear. Czym jest ten folder? Kto go wymyślał? To bardzo ważne pytanie. Czy to ktoś, kto bardzo lubił Gunę, czy coś? Pewnie się jeszcze czyta jakiegoś nawigatora, nie ma drugiej części zło. Ja bym tak chciał, żeby członkowie Elite nie byli podtypy, tylko tak bardziej zróżnicowani, takich większość czempionów ma. Dzięki za radę, panie profesorze. Przy czym wiadomo, że też nie do końca zawsze się jako tak otrzyma kupy, bo weźmy sobie takiego Lansa, który ma 3 smoki chociażby, tak? Ale to na przykład... troszkę jak Cynthia w tej... w czwartej genie, że ma dość zróżnicowany team. Albo jak rywal w pierwszej. Gdzieś jeszcze mamy pominiętego jednego. A papa. To Windbox. Menogłos to Windbox. Ale on chyba ma nawet smoki więcej niż Tarikan jako lider. Tak, a o to chodzi. Ale to Leon! Najlepszy, najsilniejszy Leon z jebanym Charizardem. Dobra, trzeba wracać do Yoki. Ale czekaj, ja jestem w Yoce. Ha, ha, ha! To co, idę się bić z Tamako, jak mam ten? Jak mam swój chujowy folder? Okej, nie da się. Dzięki Bogu, że się nie da. Szczerze mówiąc, to chyba bałbym się, gdyby ona stwierdziła, ej, tak? Chcesz się bić? No, bo to chodź się bić. Miałbym natychmiast takie, ale ja tylko żartowałem. Ona to, ale ja nie żartowałam, hehe. Skąd będzie najszybciej? Sela, bo chyba... mija wszystko. Nie wiem, co ja gadam. Odej będzie najszybciej. Bo ja jej chyba miałem w miarę blisko tej kolejki. Swój teleporcik. Jako postać. To by implikowało, że Pokémony
po piątej genie ma jakoś ciekawą i angażującą fabułę. Dobra, gdzie tu był teleport? To był teleport. To ten teleport... I guess, może i tak być. Widzę GMDK, nie mogę nie wziąć GMDK. Choćby był bardzo nie po drodze, nie mogę nie wziąć GMDK. Tak sobie za nas parę właśnie. Wiem, że mam kujowy folder, ale nie potrzebuję tego. Tak o tym mówicie. Czy ich potrzebuję? Zaszkodzi, nie zaszkodzi. Do następnego razu, kiedy będę chciał znaleźć jakiegoś nawigatora. Znaczy, chłe mi dają. O Boże. A propos rzeczy, które dają mi mniej niż bym chciał. Dokładnie mi 350 golda na kolejnego area graba. Uh-oh. Okay, this is fine. This is fine, this is fine. Ja w ósmej genie chyba największy problem mamy z tym, jak bardzo zagra wrzuca gacza w taki ciąg, że to chwila jest mówione, że idź tu, idź tu, idź tu, idź tu, idź tu, idź tu, idź tu. To jest chyba dla mnie najgorsza część ósmej geny. Na serio? To nie się udaje, czego mogę zmylować? Nie, nie mogę. Znaczy mogę. Ja tak o tym myślę. To jest tak głupie. No też wiadomo, rzadko kto gra w Pokémony dla jak takiej fabuły, ale mam wrażenie, że akurat w tej, że akurat w ósmej genie to jest bardziej na zasadzie, że ta gra jest denerwująca w sposób prowadzenia fabuły, a wcześniej mi po prostu nie przeszkadzała w sposób prowadzenia fabuły, że się tak wyrażę. A goddammit. Za późno. Znaczy, no o spin-offach nie mówię, tak? Mówię raczej o tych głównoliniowych częściach. Poziom trudności... Nie kojarzę, żeby ta gra była jakoś specjalnie trudna. Udział na Legends zaświeżył fabułę. I mean, podejrzewam, że w Mystery Dungeon grało relatywnie niewiele osób, które... kojarzyły główną serię. I to nie jest przytyk do Mystery Dungeon, tylko bardziej, że jest to jednak taki bardziej spin-off, który gra się zauważalnie inaczej. I nie wszystkim to może odpowiadać. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, ja o Mystery Dungeon wiem tyle, że czasami słyszę muzykę z niego. Absolutnie nie jest tak, że jakoś nie lubię, tylko zawsze ciężko mi znaleźć jakiś taki moment, że o dobra, teraz bym sobie zagrał w Mystery Dungeon akurat. Naprawdę? Myślałem, że na dół pójdzie.
jeszcze 150, czyli jak dobrze pójdzie to jeden encountery. Będę już w domciu. A jak źle pójdzie to jakieś 15 encounterów. Przynajmniej zdobywamy chipy, których będziemy potem i tak potrzebować. Ajo. Ja raczej słyszę opinie, że to są dobre gry, ale jednocześnie bardzo niszowe. Musiałbym pewnie sam zagrać, żeby się jak tak wypowiedzieć. Dobra. Survival Battle, no dobrze. Pozwól, że zapiszę. Bo nie ufam temu folderowi po żadnym pozorem. Szczur. Ops. Ta domina jest źle wytajmowana. To był błąd. Mogłem popełnić duży błąd. On mnie zmemuje, prawda? Polipka, kocham szczury. Aj, te mamy szusy. Zapomnę o tym. A jestem nieśmiertelny. Lol. Lmao. Skitty ma szokły w gras, no to jeszcze coś się pewno dostanę za ciebie. I całkiem interesująco, na pewno. No. Dobra, teraz kobyle się nie wpierdzielić nas w jeden i w drugi. A tak i będzie git. Lep. Nie, kolega otworzy ja. Goddammit. Pomocy, gamie celuję. Oddawaj mi mój folder. Halo, przyjaciele. O, rol się nie udało, smutek. W całą resztę wierzę. W ciebie nie wierzę, Patomenie. O nie, wy żałosne dzieciaki. Polakowaliśmy swoje umiejętności. Oh no! Jutrzejsza wycieczka do parku rozrywki. Bajo. Panienka jej idzie do opery. Oh no. The bubble wash. Oh god. Pomożemy zamontować maszynę do bąbelków. Ale ja nie chcę. Ja nie chcę! Pomoc. Ja nie chcę. Zabierz się. Pomoc.
Słuchajcie, mam 4 area graby. Mam 4 area graby czy 3? 4. Teraz to się nie może udać. Nie udać. Chyba to się nie może udać. Ja już doskonale wiem, dokąd to zmierza. Goddamn. Ja podświadomie zdaję sobie sprawę, gdzie to zmierza. Elokip na bąbelki, tak żeby nie było jak trafiać Bubblemana. Oj, tak, tak. To nie jest Beastman? To jest za to 50 tysięcy różnych area grabów? Dam radę, czy nie dam radę? Ola, zapomniałem, że on jest tak, aż tak powolny. Moja największa słabość, kiedy przeciwnik jest zbyt wolny i dlatego obywam. No spójrzcie na ten płomyk, no. On tak wolno leci. Muszę zerknąć, kiedy się kolektor dostaje. On jakoś dość późno chyba był. A, przydałby się momentami. Ale trzeba przenieść to w jedynce. A, weź. Nie chcę rozmawiać o jedynce. Chcę zapomnieć, że Ben 1 istniało. Ben 1 tak jak Mega Man 1 dla klasyków. Ja nie chcę pamiętać o tym, że tego istnieje. O, ale Ben 1 to jest dobre granie. Tym razem na pewno mi wyjdzie. Idę. Chciałbym wiedzieć, dlaczego mi to nie wychodzi. To jest tak frustrujące. Ale kiedy dostałem... wyśmienicie. Ben 1 jest pierwszą grą. Paulo Coelho. Jakby rozumiem sens, ale to zabrzmiało to dość oczywiście. W dość oczywisty sposób. Nie wiem, jak reagów. Mam już 300. Czyli potrzebujemy już tylko mniej niż 100. Jeżeli chcemy tylko giga chipa i endgame. To nie jest Beastman. Au, nie widziałem. Czasami nie jest tak łatwo zauważyć dokładnie, że oni akurat teraz będą strzelać. Nie zdążę, zdążyłem, nieważne. Wbiegłem w to jak idiota, nice. Ja zaraz od nich pomyłem w takim tempie. Ja tylko żartowałem. Proszę nie robić mi tak. To co, 80 HP na pewno mi wystarczy na Beatmana. Nie, na szczęście mam 80 HP, więc go nie spotkam. Gdyby to był Bubble Man z drugiej strony. Kto wymyślił ten mem z Bubble Manem? Przysięgam. Dla tych, którzy nie kojarzą, żeby spotkać Bubble Mana, trzeba mieć poniżej 25... Znaczy 25 albo niżej procent HP. Chciałem powiedzieć, że mogę pomieć błąd, ale ewidentnie nie.
Wydaje mi się, że któraś gra nie pozwala przejmować się rozwalonych paneli. Ale może mi się mylą z tymi kompletnie pustymi od początku. Chyba nie będę ich z losem aż tak bardzo. Robisz sobie plus 500. Czy masz na myśli, że robisz sobie plus 1000 z kodziku, których jeszcze nie mam? Ej, to wyobraźcie sobie hub na Bubblemana, który obcina HP o połowę. 125 HP albo mniej. Gdzie nie jest EPR, to nie jest tak, że jesteśmy na dwa kity od wszystkiego, tak naprawdę. Ojo, przepraszam najmocniej za ziewanie. O, witam. O, żegnam. Goddammit. To było złe ustawienie. Przed tym się bardzo ciężko uskakuje. Jak widać na to łączonym też to. Snake'i zadają w tej chwili 68. 48 to trochę za mało. Marzenie, że powinien po prostu na ślepo cofać się do tyłu. Cofać się do tyłu. Jesus, czy ja mogę przestać się moje dziwne rzeczy dzisiaj? A? Ja chcę z nim legitnie zawalczyć. Ale to było szybkie. Na pewno. Najgorsze to, że on się może w tylu różnych miejscach ustawić, że ciężko jest tak w miarę bezpiecznie go unikać. Ile teraz będę miał? 11, a te 6. To było, I guess. Okej, nie wyjdzie. To nie będzie 11, by the way. I am done. I am so fucking done. Mam wrażenie, że nie jest to też pierwszy raz, kiedy mi się to dzisiaj przytrafiło. Jeszcze jedna próba z Beastmanem i kończę na dzisiaj. Zastanawiam się, czy istnieje jakiś taki legitny, dobry trik na unikanie go. Bo mam wrażenie, że on się może pojawiać po prostu w zbyt dużej ilości miejsc. Bo może być na każdym panelu za graczem i na każdym panelu przed graczem, a atakuje z zasięgu White Sword'a. Ja mam jeden pomysł, ale tak o tym myślę. Nie, to opcja chyba. Aż nie, mam jeden pomysł teraz, jak o tym myślę. I będę musiał go przetestować. To najpierw muszę go spotkać. I póki mam go w głowie, to chcę go przetestować.
A to to. A to wygląda całkiem ładnie. Bo to będzie ile? 11 550 550. Nie mamy szósów, więc wolę tego nie robić. No i dodam to. To nie zadziałało. To było interesujące z kolei. A. Okej, czyli tutaj na przykład nie zadziała. Bo myślałem, że jak będę stał na którymś z tych krawędziowych, czyli góra-dół, to że to mi pomoże. W takiej sytuacji muszę się ruszyć do przodu. Ah, well. Ah. A, ładnie. I am going to fucking end it all. Skończę z tym wszystkim. I know that. Te jebane snajki. Aż mi ekran wyłączyło. Tak, ja mam już aż tak bardzo dosyć, że aż mi ekran wyłączyło. Anyway, na dzisiaj to było na tyle. W sobotę powinniśmy się normalnie zobaczyć na Heroesach. I chyba kolejnych planów na razie nie mam. Także ten. Na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.